instruments I found couldn't have been for any other purpose. Sure, we wrecked the operation. But how many of these components have already been shipped to Allegra? How close are the Nazis to mass production of the new missile? One thing's for certain. The Mafia were the ones disrupting the operation at the dockyard. It's a connection OSS are keen to exploit. Especially given Mafia involvement in Operation Husky, in which the Allies took Sicily. Weaver wants me to meet Salvatore Danelli, an infamous mob kingpin. He thinks I can convince him to work with the Allies and the Partisans. But everything comes at a price. A czyli w tej misji, jak rozumiem, będziemy wykonywać zadania dla mafii. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Tu mamy pierwszego mafioza. Aha, musimy teraz pobrać zadania. Trochę kiszka, że wszystkie plansze w sumie zaczynają się jednakowo, czyli zaczynamy i rozmawiamy z różnymi postaciami na temat zadań, jakie nam dadzą. Giorno felice. Signor Danelli. Call me Salvatore. It will suffice. Are we not friends, you and I? We have mutual enemies. We'd like to help you dispose of them. I would like that too, my friend. You can begin with Piero Capo. The leader of the Black Brigade. The man is a barbarian. Is that so? The monastery is full of artworks, paintings, sculptures, beautiful works. I have it on good authority that Capo plans to remove those works. To sell? But of course, such treasures would fetch a great sum on the black market. If we knew how he plans to move them, then we could do something about it. Of course. If we are to truly call ourselves friends, Capo will have to be dealt with. We understand each other, huh? Sure. I understand. Good. Capo wears a rosary given to him by his mother. He's never parted from it. Bring it to me, and I will know you have done your job. Dobra, pierwsze zadanie mamy. Zabij Piero Capo. Zadaniem jest przyniesienie jakiegoś tam. Co to było? No, jakiegoś tam różańca, wisiorka, czy coś takiego, tak? Coś mam mu generalnie przynieść. Dziwne zadanie dla snajpera. Bo raczej jak załatwię go z daleka, to będę musiał i tak do niego podejść i odebrać od niego jakiś przedmiot. Kicha trochę. Mafiozo to jest. Ah, the sniper. I hear you want to be our friend. War makes for strange alliances. The monastery is Capo's kingdom. But you'll never get in, unless you take out Castle Hill. Castle Hill guards the monastery? Mm-hmm. Makes sense. Certainly seems the monastery is being looked after. That's because of the abbot. He helped the fascists. Worked for them. All to protect his precious monastery and its treasures. Like I said, strange alliances. Dobra, drugie zadanie. Władca za zamku zabij wszystkich wrogów na wzgórzu zamkowym. Okej, okay, a ten nasz sympatyczny koleżka, ten jest podejrzany. On dziwnie mówi, dziwnie wygląda. To on bym nie ufał. A
Those anti-tank guns will decimate the Allies if we come this way. You think that's likely? Well, the Germans seem to think so. It's quiet now, but they've been firing on and off for the best part of a week. Could start up at any moment. Better neutralize them, Carl. Działa artyleryjskie. To z jego strony był taki jakby rozkaz, jakby sugestia, zniszcz te działa, Karl, i jakoś tak dziwnie on się zachowuje. No time to admire the scenery. Gotta deal with Capo. Dobra, rozumiem, że mam się dostać gdzieś tam. Spora odległość. Sprawdźmy, co mamy za broń. Ulepszenia Mosina. Mosin. Prędkość wylotowa, dystans. Prawie mam już pół kilometra. 10 kilometrów. Całkowity dystans zabójstw 10 kilometrów. Zatem skorzystając z tego, że jestem na dachu, może bym sobie statystyki nieco... Oj, ciężarówka. Nieco powiększył. Na przykład tego mamy w zasięgu 100 metrów. Tu jakiś jeszcze jest, jeszcze dalej. Chłopaki przyjechali, tu jest beczka. No, czyli początek będzie bardzo interesujący, myślę. Będziemy z tego dachu sobie postrzelamy z wyciszonej amunicji. Może kogoś się uda zdjąć. Jeszcze szybki rekonesans czego mamy tutaj. Butla z gazem. Jeden szkopers, 90 metrów. Zapisane, tam na razie nie patrzymy. Dobra. ...215 metrów, i do tego chyba nie sięgniemy, to już bez przesady. Ale spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, nie mam wyciszonej amunicji. Niedobrze. No ale nic. Najwyżej będziemy salwować się ucieczką. Nikogo bliżej nie ma. Może w beczkę najpierw spróbujemy, tak żeby się, że tak powiem, wstrzelić. No, chyba w beczkę nie da rady. No dobra, najpierw to się musi zatrzymać elegancko i się nie poruszać. W przeciwnym wypadku na pewno go nie trafię. Dobra, stój misiu, stój. Kicha. Poza tym, że już cała wieś wie, gdzie jestem, to... Czy coś tu zdąży jeszcze kogoś ustrzelić, może? Na szybko? Czemu od razu tak mi się podwyższyło tętno? Chociażbym sobie kogoś zastrzelił w tym momencie, to chociaż jednego miałbym zaliczonego, no. Niewielka odległość, ale zawsze coś. W sumie 100 metrów, to sporo. No
A już myślałem, że dwóch załatwię. Za jednym. A i tętno mi się bardzo podwyższyło. Wycofajmy się delikatnie. Jeszcze postrzelam, bo jestem na tyle daleko, że oni tu mi nic z tej broni nie zrobią. Natomiast sobie dalej potrenujemy dalekie strzały. Metrów, pięknie. No i znowu tętno. Coś mi się wydaje, że oni tutaj nie mogą wejść na górę. To nie ma jakiegoś wejścia do mnie żadnego. Gdyby było, to oni by już tu byli. Metrów. Tutaj jakiś tyfus do mnie strzela. Generał, oficer. Myk, oficera nie ma. Jeszcze ktoś? Jeszcze jakiś. No, bardzo ładnie to tutaj wygląda. 5600 metrów mam już nabite. Może jeszcze postrzelajmy, jeśli jeszcze ktoś ma ochotę. Ale się mistrzu schowali za drzewem. Tam ktoś jest. Oj. Tu już jestem w zasięgu ich broni chyba. Dobra, tam widzę jednego. Albo widziałem. Ktoś do mnie tutaj wali ostro, tylko nic nie widzę. Brak amunicji, a dobra. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o strzelanie ze snajperki. Teraz możemy przejść do zadania właściwego, tylko trzeba by się gdzieś szybko schować. Amunicja karabinowa, coś do snajperki. Masz tu, chłopaku, jakąś giwerę, żebyś amunicję miał, cztery kulki. No dobra, i to. Dobra, czas zgubić ten pościg, żeby nieco mi odpuścili. Tam mnie widzą, czyli oni się tam zaplątają przy tamtym murze. Natomiast po kolei przeszukaj oficera, do tego co zabiłem na tym placyku leży. Ok, znajdź dokumenty, pewnie w tym domu. To może byśmy nawet zdążyli go na szybkości przeszukać, zanim się oni tutaj zlezą. To chyba nie ten dom, tylko następny. Czyli tamten.
I w tym domu widzę, że mamy jednego i jeszcze jednego tam na placu obok tego oficera. Idzie chyba tutaj do mnie. Dobra, krzycz sobie tam, a ja sobie w tym czasie przeszukam ten dom, żeby mieć już z głowy te papiery. Amunicja do karabinowa, bardzo fajnie. Tutaj granat. Nie, mina typu S. To są jakieś dokumenty. Dobra, dokumenty zaliczone. Co tu mamy jeszcze? Amunicja, granat trzonkowy. Może się przyda, czemu nie? Ten koleżka jest już w domu pode mną. Idzie na górę. Oh fuck! Jesus, myślałem, że zejście jest z tej strony. Listy pożegnalne. Jeden bandaż. Dobra, teraz idźmy szybko do oficera, póki tu nikogo nie ma. A tu jest sporo amunicji, musimy to wszystko pozbierać. A ja tutaj zrobiłem trochę rzeźnie. Ile mam kulek? 46 i 10 wyciszonych. Bardzo dobrze. Przydałoby się jeszcze więcej wyciszonej amunicji. Dobra, tu mamy oficera Meg. Radio transmission code. Pięknie. I uciekamy do cienia. Oj, 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 oj. To był chyba snajper. Załadujmy wyciszoną. Lornetka, rekonesansik, butla. Radiotelegrafista. To jest ten tyfus, który potrafi zadzwonić po posiłki. Zadzwonić nas z tej radiostacji. Dostałem awans. Żołnierz piechoty. Dobrze by było huknąć tutaj w tą butlę, tylko są oni za daleko od tej butli niestety, z tego co widzę. Musieliby podejść bliżej. Dobra, na razie nie wiemy, czy tam w ogóle musimy iść, więc szkoda amunicji. Aha, musimy. Wezwij konwój. Wezwij konwój ciężarówek. Mafia twierdzi, że obóz jest faszystowskim kolaborantem. Ponoć sprzedał ludność cywilną, aby chronić cenne dzieła sztuki z klasztoru. Muszą znaleźć dowody jego planów. Czyli musimy tam wejść. Czyli radiotelegrafista musi zginąć. Ten to chyba go nie zabije. A no właśnie. Dobra, walnijmy jeszcze w ciężarówkę. Pięknie. I radiotelegrafista jest teraz ważnym celem, bo jak ten dziad zadzwoni,
Czy coś widzieli? Nie. Lecą zobaczyć, co się stało przy ciężarówce. A gdzie poszedł radiotelegrafista? Gdzieś uciekł do góry. Zmienił pozycję. A, tam stoi. Ile kulek? 7. Kurczę, tego dziada bym sprzątnął i to szybko, bo tam ktoś chodzi z długą bronią jakiś. Żołnierz piechoty. MP40. Mina z linkiem, mina talerzowa. Jest radiotelegrafista chyba. Jest. Jasna cholera. Dobra. Najważniejszy cel, najbardziej upierdliwy. Na tych mi trochę szkoda już tych kulek ulepszonych, bo one się mogą przydać, a to jest amunicja bardzo deficytowa. Może postrzelajmy z tego, oddamy 2 strzały albo 1 i po prostu będziemy salwować się zmianą pozycji. Już zaraz mnie wyniuchają, bo chyba że jestem na tyle daleko, że nie będą w stanie mnie zobaczyć tutaj. O, już mnie jakiś zobaczył. Tam ci z tyłu mnie zajdą. Dobra, czas się wynosić. Zmieniamy szybko taktycznie pozycję. Myk, myk, nie ma mnie. Dobra, uspokoimy nieco oddech i spróbujemy tu jeszcze kogoś skosić. Tam jest chyba ciężarówka. Nie wiem, co to jest, czy to jest opona. Chyba opona, nie warto w to strzelać. Schowamy się w zaroślach. Dobra, ten pad. To tu by chyba został. Cholera, idą tutaj. O, shit, 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 shit. A, jeden jest tutaj już. Dobrze, niedobrze, 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 niedobrze. Dobra, sytuacja opanowana. Wstępnie. Ojej, nie zauważyłem go. Skubańca. Muszę go oznaczyć, bo go nieoznaczonego. Szybko, 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 szybko. Dobra.
Co tu się dzieje? Jednego mamy tutaj, jednego mam przed sobą. A generalnie spróbowałbym się dostać do tego budynku, ale lewą stroną. Tylko tam będę szedł po tych... cholera. Na słonecznionej części. Ktoś mnie widzi z tyłu. Fuck. to już mnie mają. Cholera. O, tu jestem trochę w potrzasku, bo tu nie ma wyjścia. Rozwalę, jest ich tu raptem dwóch, trzech. Jeden gdzieś tam poszedł, więc. Co, rzucił granat? O, skubanie. Zajdziemy go od tyłu. Gdzie on tam tak głupie? Dobra, do cienia. Uspokajamy oddech i możemy bezpiecznie wejść. Wejść sobie tutaj. Wezwij konwoj. Jeden strażnik, pozostał żołnierz piechoty. Mam nadzieję, że więcej ich tam nie ma. Wykończymy go jakoś po cichu. Tu niestety trzeba przejść w pełnym słońcu, co nie jest zbyt ciekawe. Gdzie on tam siedzi? Schował się za... Dobrze, bardzo dobrze, że tam poszedłeś. Piękna sprawa. Teraz co on tutaj wezwać? Jakiś konwój, czyli co? Jakieś radio trzeba znaleźć. Jest i radio. Now I just have to wait for the convoy. Need a good place to watch from. Punkt obserwacyjny. A gdzie ja mogę zrobić punkt obserwacyjny? Punkt obserwacyjny, no ale... co, przez okno? Aha, czy będzie jakiś konwój tędy przejeżdżał, który pewnie będę mógł kropnąć. To może jednak sobie gdzieś na zewnątrz. Tutaj w tych krzaczkach się może schowam. No i co, ktoś przyjedzie? Zabij wszystkich wrogów, znajdź dokumenty, skup się na ciężarówce z dziełami sztuki. Czyli ciężarówka to jest tu, znieść działa, zabij wszystkich tego. No dobra. Aha, coś jedzie, dobra. Są jakieś ciężarówki. Okej. Tylko teraz co mam zrobić z nimi? Czy ja mam do nich strzelać? Czy ja mam... To nie jest dobry punkt obserwacyjny. A jadę. O cholera, to jestem w złym miejscu. Wszystko zależy od tego, z której strony mają karnistry z benzyną. Z drugiej strony. No to dupa. A nie, tu też są. Bardzo dobrze.
Ktoś wysiadł z tych ciężarówek, nie? A, widzą mnie? Ktoś mnie widział? Nie. Ciężarówki narobiły odpowiednią ilość szumu chyba. Oj, ktoś mnie widział? Ktoś mnie tutaj siepie do mnie. A czy ja nie powinienem tych dzieł sztuki przypadkiem uratować czy coś, tylko je zniszczyć? Piękny strzał, 60 metrów. I jeszcze tu jakiś jeden cwaniaczek chodzi. Jeden czy dwóch, a więcej. Dobra, uciekamy na górę. Musimy zgubić pościg. Wyjdziemy na górę i pójdziemy wzdłuż linii cienia. Tutaj, tędy jakoś właśnie. Tu ich zgubimy, myk. W sumie nawet nie wiem, czy ten konwój musiałem niszczyć, czy go musiałem zatrzymać, nie wiem, jakie było zadanie. A najlepszym miejscem to chyba było do ukrycia się tutaj, do tego zadania. Bo tu miałbym ich wszystkich z góry, mógłbym strzelać. Dobra, trochę się ich tutaj narobiło, trochę się zrobiło gęsto. Nie, może jeszcze nie strzelajmy w tą ciężarówkę, może się jeszcze ona do czegoś przyda. Tu mam znaleźć dokumenty, prawdopodobnie w tym... To jest jakiś bunkier, schron. I w sumie mógłbym tam wejść, jeżeli oni wszyscy stoją gdzieś... Oj, tu mnie wszyscy obserwują. Nie. Czyli nie da rady tędy przejść po cichu w żaden sposób, żeby się prześlizgnąć. Walnijmy w ciężarówkę. Ciężarówka narobi szumu, znaczy hałasu. I w tym czasie postaramy się jak najwięcej tu wykończyć. Widzą mnie. Myślałem, że mnie ciężarówka zagłuszy moje strzelanie. Wszyscy do mnie walą z tej strony. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Nie, nie schodź, nie wchodź. Coś tu trzeba szybko wymyślić. Mina z linką. Zdążę założyć minę z linką tutaj, bombę. Dobra, mam nadzieję, że tu wejdzie kilku od razu chłopaków. No, jeden jakiś cymbał wchodzi, no szkoda mi na niego. Jedna mina, jeden koleżka. No zaraz, może byśmy tu ich jeszcze granatami obrzucali, póki jak są przy wejściu. Wyrzucę stąd granatę. A, wszedł na minę. Ale go pozamiatało. Wchodzą chyba.
będą szturmować. Mało się starał, jakoś tak wchodził w miejsce, w którym ktoś na niego czeka. On tak sobie wchodził delikatnie, że... Ilu ich tam jeszcze mamy? Dwóch. Broń. Tam coś jeszcze było, chyba jakiś... Zaraz, pozbierajmy tutaj wszystko, co się da. Miny z linką, dobra. Papirem bite. Tam ci gdzieś biegną, nie wiem, co oni uciekają, czy po posiłki biegną? Zaraz zobaczymy. A to był chyba Panzerfaust. A, jest i Panzerfaust. Aj, górą będą wchodzić. A, cwaniaczki. Aj, chłopcy. Ale wykombinowali. Tu mnie widzieli w drzwiach, więc sobie wymyślili, że pójdą górą. Z zaskoczenia mnie wezmą. Jeszcze jakiś dwóch nadciąga. No kuźwa, a ten co? Za jeden. Jakiś nalot? Ostrzał. Proszę bardzo. Taka jednostka. O kuźwa, czołg jedzie. Coś mi się to za bardzo nie klei, żeby w tamtych czasach w ten sposób tak szybko wezwał jakieś wsparcie lotnicze, jakiś nalot taki. No chodź tutaj. Nie widzę twojego beretku. No i spryciarzu. Brdęk. Dobra, tam jechał tank. A gdzie jest... To był Panzerfaust, hello. O cholera, nie mogę? Kiepska sprawa, jeżeli mi Panzerfaust zginął. Czy mi go zniszczył, ten nalot mi go rozwalił, tak? No to jestem delikatnie w dupie, bo tam jakiś czołg jeździł. No nie mogę. Dobra. No nic. Będziemy zatem improwizować, jak zniszczyć czołg. Gdzie ten tank jest? Tam jedzie. Dobra. Może minę? Ciekawe, gdzie on się dokładnie zatrzymuje, w którym miejscu się tutaj... No, tu będzie dobre miejsce. A, jedzie tutaj. Nie, do góry jedzie. Nie, tam nie jedzie. Gdzie położyłem minę? Na środku gdzieś. Tutaj strzelimy gdzieś. Czy ja go muszę oznaczyć, żeby widzieć te jego wszystkie punkty słabe, silnik i tak dalej? Aha, no dobra. Czy to go unieruchomi? Nie.
jedzie dalej, może wolniej. A ciekawy eksperyment, czy ze snajperki zniszczę tę gąsienicę? Nie bardzo chyba, nie. Dokładnie. Czyli to spowodowało chyba tylko to, że wolniej jeździ, albo nie wiem, jakiś dym za nim wylatuje i nie będzie mnie widział? No, szkoda, że nie jesteś bliżej. Ten się schował w rowie chyba. No więcej ich tam jest, ajajaj. Niedobrze. Co z tym czołgiem? Co on nawróci? No to dobrze, że nawraca. To może go tutaj ustrzelimy. O, daleko. Kuźwa. Ciężko trafić ten punkt. Poszło. Kierowca aut. Czyli tank stoi. Czy rusza wieżą? Pytanie. Czy będzie strzelał? Tak jest, wieżą rusza. Ale tu mamy przecież stanowisko strzelce. Dobra, czyli czołg teraz stoi i nie strzela. Chłopaki mnie nie widzą, więc sobie tam będą biegać. Z ulicy z jednej strony na drugą stronę. Teraz by dobrze było się dostać tam, żeby mieć ich wszystkich na widoku i spróbować ich wystrzelać. Nie wiem, czy w czołgu nie ma jeszcze jakiejś jednej osoby, która obsługuje jakiś karabin maszynowy lub coś takiego. Gdzie ten tank jest? Tych typów też byśmy sobie oznaczyli, bo będą później niebezpieczni, jak mi tu zaczną chodzić z kąta w kąt. Dobra, tu jestem mniej więcej w cieniu, czyli całkiem bezpieczny. Ciekawe, czy na tą górę można wejść, na te skały? Chyba nie. Czyli tam dalej już nie poszalej. Chociaż w gruncie rzeczy to ja wcale tego nie muszę ruszać. Bo tutaj nie ma nic, co by mnie interesowało. Także po co z nimi walczyć? Szkoda kulek. Idziemy do artylerii. Szkoda kulek, amunicji jest mało, a tu z nimi się szarpać. Niech sobie tam stoją. Zobaczymy. O cholera, widzi mnie. Aja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 j. Co mnie widzi, jak mi widzi, jak ja jestem w cieniu za drzewem? Shit. Tam jest na drodze ich sporo. Ja pierniczę. Nie zauważyłem gościa w ogóle. Ale dzięki Bogu nikt nic nie widział. Can't find anything else. Zaraz, nie chcę. Nie chcę jego broni. Dawać mi mój pistolet. Christ, wziąłem jakiegoś strupa. No dobra, tego chciałem, ale się złożył. A tego chciałem tylko tutaj w krzaczki sobie wsadzić. Albo tu go zrzućmy na dół. I tam nikomu nie będzie przeszkadzał, niech sobie tam leży. Gdzie ta artyleria jest?
gdzieś tutaj. Jest. Jakiś hangar z siatką maskującą. Żeby tutaj to zdjąć, będę musiał pewnie tam podejść bardzo blisko. Jest tam w ogóle dwóch żołnierzy. Co to było? Co to było? Snajper? Gdzie tam jakiś dziad jest? Nikogo nie chcę. To moment, to zmienimy sobie amunicję. Mam jeszcze 5 kulek wyciszonych. A gdzie on niby jest? W tej chałince siedzi? Dobra, zaraz się tym snajperem zajmiemy, ale lepiej sobie tych oznaczę. Dobra, raz, dwa, jeszcze jeden, trzech. Chyba się nam po cichu nie podkradnę, kurczę, bo nie ma gdzie. Gdzie ten snajper rzekomo jest? Gdzie to było? No nie wiem, chyba że on siedzi w tej choince. Dobra. Zostawiamy ten temat na razie snajpera. O, zajmijmy się zadaniem. Jak tam wejść? Jest ich tam trzech, czyli po cichu chyba nie ma szans, żeby ich załatwić. Gdyby się ustawili jakoś jeden za drugim, mógłbym spróbować. Jedna kula dwóch zabitych. Tu mamy już 7000 metrów. Przybliżenie, mistrzowska skórka, 10 podwójnych zabójstw. Tą skórkę to mnie akurat nie interesuje. No i nie wiem, co strzelać na pałę, czy... Nic tu nie ma, w co by można... To nie jest amunicja przypadkiem? To znaczy, to jest amunicja, ale to nie jest obiekt chyba, w który można strzelić. A, spróbujmy. Brzdękło tylko, nic więcej. Trochę mi szkoda na nich kulek, kurczę, mam 4. Będę musiał jakiegoś snajpera załatwić. Mam tylko 4 kulki z cichą amunicją. 3. Better find some ammo. Dokładnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jak sobie ładnie tutaj stanął. Dobra, może nikt tutaj nie przyjdzie, może zdążę. Cholera, zmieniłem sobie broń znowu gdzieś. Znowu mam inny pistolet. Damn it, almost out of ammo. Niech to ślak. Kurde, dobra, podkładam bombę i spadam stąd, bo oni tu idą. Gdzie to się podkłada? Tutaj. Czy to nie jest pole minowe?